Dzisiaj rozmowa z profesorem Andrzejem Nowakiem, który jest, siedzimy w cieniu. Wszystko, co złe, to szuka cienia, ale my nie z powodu tego, że źli jesteśmy, tego cienia szukaliśmy, tylko z powodu tego, że jest piękna letnia temperatura. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. To jest tak, że jesteśmy w przeddzień beatyfikacji księdza kardynała, prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego i Róży Czackiej. I to jest chyba pierwsze pytanie, czym dla pana profesora i czym dla Polski jest ta beatyfikacja? Radością i okazją do tego, ażebyśmy mogli przypomnieć sobie to, czego uczył przez kilkadziesiąt lat swojej posługi prymasowskiej kardynał Wyszyński, bo o nim głównie mówię, ale także jest okazją do tego, żeby zamazać to przesłanie, żeby je zafałszować, przemienić kardynała Wyszyńskiego w kremówkę, tak jak się to w niemałym stopniu udało przez pewien czas przynajmniej z przesłaniem świętego Jana Pawła II. Takie wielkie okazje, wielkie święta są możliwością, czy dają możliwość do zarówno zwrotu do źródeł myśli, czynu, przesłania tej osoby, której dana uroczystość jest poświęcona, jak też właśnie przemienienia tej osoby, tego przesłania w coś, co ma kształt gadżetu, co jest po prostu karykaturą w istocie przesłania. I myślę, że takie wysiłki w tym drugim kierunku już obserwuję, żeby oderwać prymasa Wyszyńskiego. Od prymasa Wyszyńskiego. Od prymasa Wyszyńskiego, tak. Przypominają mi się jego słowa. Oczywiście nie słyszałem ich, bo one padły zaraz na samym początku posługi prymasowskiej, ale zostały zapisane w wydawanych i wznawianych zespołach jego homilii słowa przy obejmowaniu prokatedry warszawskiej. Chcę, żeby polski naród był katolicki w każdym domu, w każdej rodzinie. I to była istota przesłania prymasa Wyszyńskiego. Powtarzał to setki razy, przy setkach okazji. Jeżeli ktoś się wstydzi dzisiaj pojęcia naród katolicki, jeżeli ktoś nie chce, żeby naród był katolicki w każdym domu, w każdej rodzinie, bo uważa to za wsteczne, za złe, za haniebne, słowo naród uważa za podejrzane, ten, jeżeli dzisiaj uśmiecha się przy okazji beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego, po prostu albo jest nieświadomy istoty tego, co prymas chciał przekazać narodowi przez ponad 3 dekady swojej służby na stolicy biskupów warszawskich i gnieźnieńskich, albo świadomie tę służbę stara się zafałszować. To w takim razie my nie chcemy oczywiście zrobić z księdza prymasa ani gadżetu, ani kremówki, tylko wrócić do tych źródeł myśli, źródeł czynu. To powiedzmy słów parę na temat tych źródeł właśnie. Te źródła biją oczywiście z Ewangelii. Tak, ale powiedziałbym bardziej konkretnie w tym przypadku z wody chrztu, która polała kiedyś Mieszka, czyli z tego, że przesłanie Ewangelii, czyli dobrej nowiny, spotkało się z konkretnym miejscem, czasem i zostawiło ślad idący przez pokolenia, przez 30 kilka pokoleń tworzących historię Polski. I prymasowi zależało, żeby Ewangelia docierała dalej do następnego pokolenia, które już on wychowywał jako kolejny z prymasów polskich. A więc myślę, że to oczywiście jest źródło chrześcijańskie, źródło związane z nauką mistrza, tego, który się nie zmienia, który zawsze jest, ale także szczególne spotkanie tego źródła, że tak powiem, z tą całą historią, którą tak ukochał prymas Wyszyński i do niej nawiązywał, historią Polski. Bo o tym także przecież setki razy w swoich kazaniach mówił, żebyśmy nie wstydzili się tej historii, żebyśmy byli z niej dumni, bo mamy do tego wielkie powody. I on o tym przypominał, co mnie z kolei jako historyka szczególnie interesuje. I właśnie do tego historyka chciałbym się teraz odwołać. Pan profesor wielkie dzieło tworzy, historię Polski, wiele, wiele tomów. Gdyby z tej perspektywy spojrzeć na misję, posługę księdza kardynała, to jakie byłyby te
pierwsze zdania na temat księdza prymasa? Sądzę, że prymas zasłużył na to, czego dzisiaj mu się odmawia często, na to określenie prymas tysiąclecia, bo rzeczywiście wybitniejszego, to banalne sformułowanie dzisiaj, bo każdy może je użyć, każdy może go przypomnieć, ale jednak wydaje mi się, że ono trafia w sedno. Tak powiedziałbym zasłużonej dla czyszczenia tych źródeł wody żywej w naszej rzeczywistości w momencie szczególnie trudnym, bo przecież w momencie przejmowania tutaj władzy przez komunistów z całą brutalnością tego systemu w okresie stalinowskim, takich zasług dla tego, żeby tego źródła nie zasypać, nie zakopać tej studni wody żywej, nie miał chyba żaden prymas przed nim. A więc prymas tysiąclecia, po prostu, banalnie. Gdyby nie posługa księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, myśli pan, że Kościół katolicki Polska byłaby w innym miejscu? Że nastąpiłaby destrukcja na przykład Kościoła, destrukcja pojęcia narodu? Oczywiście te procesy destrukcji i odbudowy trwają cały czas. Nie możemy liczyć na to, że dzieło prymasa czy dzieło świętego Jana Pawła II wyręczy nas z obowiązku kontynuowania na naszą marną miarę tego wysiłku, bo oczywiście oni zrobili nie tyle, co mogli, ale znacznie więcej. Niemniej nie są w stanie wyręczyć kolejnych pokoleń Polaków, tylko właśnie jeżeli sięgamy do ich nauki, jeżeli sięgamy do tego dzieła, którym w przypadku prymasa jest przede wszystkim rok 56 i 66. Śluby jasnogórskie, zawierzenie narodu Maryi. To są tak ogromne dzieła duchowe. Czasem o tym zapominamy w ogóle, że ta walka o Polskę, a co ważniejsze walka o nasze dusze, rozgrywa się nie tylko na salach parlamentu, nie tylko w redakcjach czasopism, ale rozgrywa się, powiedziałbym, ponad historią. Rozgrywa się w sferze modlitwy, zawierzenia i ten wymiar dzieła prymasa Wyszyńskiego trzeba przypominać, bo oczywiście jest on częścią tego powiedziałbym kosmicznego wymiaru modlitwy, która łączy nas z Bogiem odkąd Bóg nam na to pozwala swoją łaską. Nie tylko ksiądz prymas miał wielkiego i potężnego przeciwnika, który chciał zniszczyć Kościół katolicki, czyli system komunistyczny, ale też ksiądz prymas spotykał się z takim, dajmy na to, można tak powiedzieć, pewnym oporem wewnątrz Kościoła katolickiego, bo był to moment, w którym Kościół katolicki też wchodził w taki czas przeobrażania się. To tu myślę o trochę o Tygodniku Powszechnym, trochę o tym Kościele Otwartym, trochę o tym, czy nie powinniśmy być bardziej nowocześni, czy to było coś ważnego w tej historii, czy też do pominięcia fakt marginalny. Oczywiście spierają się dzisiaj, zwłaszcza przy okazji beatyfikacji prymasa, ci, którzy chcieliby Kościół poświęcić na ołtarzu nowoczesności, z tymi, którzy uważają, że niezmienna nauka Chrystusa nie wymaga modernizacji. Oczywiście dla mnie to drugie stanowisko jest oczywistym i sądzę, że jeżeli spojrzymy na rezultaty modernizacji, zwłaszcza tej przeprowadzanej w złej wierze, bo oczywiście modernizacja w Kościele jest dokonywana także przez ludzi jak najlepszej wiary, tych, którzy chcą po prostu współczesnym językiem docierać do nowych pokoleń. Czasem jednakże właśnie ten zły duch, który niewątpliwie także jest i działa, podpowiada, prowadzi niektórych ludzi w kierunku działań, które mają zniszczyć za pomocą tej nowoczesności istotę przesłania kościelnego, bo nie jest tak, że język, którym mówimy, jest obojętny. I nie mam tutaj na myśli tylko kwestii, czy łacina powinna pozostać językiem liturgicznym, czy nie. Chodzi mi o to, że podkreślanie, że nowoczesność, że dostosowanie do kolejnego etapu historii jest najważniejsze, a nie to, co zostało powiedziane 2000 lat temu
na palestyńskiej ziemi, że trzeba to jakoś przetłumaczyć, zasłonić, niektóre rzeczy wyrzucić, bo już są nieaktualne. Tego rodzaju postawa była zdecydowanie obca prymasowi i przestrzegał przed jej skutkami. I te skutki dzisiaj widzimy chyba jeszcze wyraźniej niż w czasach, kiedy prymas w jakiejś mierze próbował uchronić przed nimi Kościół Polski. A komuniści myśleli, że uda im się przeciwstawić księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego biskupowi, potem kardynałowi Wojtyle, świętemu Janowi Pawłowi II. Taki był zamysł zgody na nominację dla biskupa Karola Wojtyły w Krakowie. To jest właściwie w pewnym sensie zabawna historia, jak bezsilne są te zamysły wobec ludzi prawych, bo na początku było tak, jak pan redaktor powiedział, że komuniści uważali, że ten młodziutki biskup z Krakowa, biskup pomocniczy, będzie mógł objąć stanowisko znacznie ważniejsze politycznie, także nie takie tylko są religijnie. Komary i pajączki, a jakby pan profesor się odwrócił, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć uli, tak beztrosko, właśnie nie beztrosko, bo one wiedzą, po co latają pszczoły, z których jest miód, a ten w słoiku, ten miód salezjański stoi na naszym stoliku, przy którym prowadzimy rozmowę na temat rzeczy ważnych i istotnych. Tak, to otoczenie bardzo sprzyja, powiedziałbym, spokojnej rozmowie na ważne tematy. Sądzę, że to właśnie na początku założenie władz komunistycznych, że ten nowoczesny, bo wydawało się, że to jest właśnie nowoczesny biskup Karol Wojtyła, który interesuje się duszpasterstwem robotników, który jednocześnie podejmuje rozmowy z władzami komunistycznymi tutaj w Krakowie w sprawie na przykład budowy kościoła w Nowej Hucie, będzie takim, powiedziałbym, bardziej spolegliwym partnerem dla nich i w związku z tym będzie można go rozegrać przeciwko prymasowi. Tak rzeczywiście zgodzono się na jego kandydaturę, choć prymas zgłaszał kogoś innego, także zresztą świętą osobę księdza Fedorowicza na stolicę biskupów krakowskich. Ale potem się to zmieniło o 180 stopni. Przecież w latach 70., w połowie lat 70. SB, towarzysz sekretarz Kania i jego zwierzchnicy będą starali się rozgrywać arcybiskupa Karola Wojtyłę przeciwko prymasowi na odwrotnej zasadzie, a mianowicie prymas jest tym już oswojonym hierarchą, któremu premier Jaroszewicz przesyła 75 róż na 75 urodziny i to prymas ma działać tonizująco, uspokajająco na radykalnego biskupa krakowskiego, który spotyka się na przykład z członkami KOR-u w mieszkaniu Bohdana Cywińskiego przy Rakowieckiej. I nic z tego nie wyszło. Nie byli przeciwko sobie Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński. Obaj służyli jednemu panu i to było dla nich najważniejsze. I obaj służyli także Polsce, bo obaj kochali również tą samą miłością Polskę jako wspólnotę historyczną, wspólnotę pokoleń. I jest prawda, że wtedy ten dom nasz mimo komunizmu stał na skalę. Tak, to mieliśmy to poczucie. No, sądzę, że dzisiaj to poczucie wydaje nam się słabsze, ale to oczywiście jest błędna perspektywa, bo ta skała została położona nieco ponad 2000 lat temu i to się nie zmienia. Natomiast oczywiście, kiedy był tutaj prymas Wyszyński, a w Rzymie papież Jan Paweł II, czuliśmy się jakoś bezpieczniej, pewniej. No, dzisiaj nie mamy tego poczucia, ale może to jest powód właśnie, żebyśmy sobie przypomnieli, gdzie jest ta skała prawdziwa. I może sobie przypomnimy dzięki beatyfikacji, która jest jutro, takie najważniejsze zdarzenia w życiu księdza kardynała prymasa tysiąclecia. To słynne non possumus i to internowanie, bo to też komuniści się przyczynili do tego, że ksiądz prymas miał, może w cudzysłowie mówię, trochę czasu wolnego, nie od wolnego, od takich zajęć codziennych i wtedy powstała ta wielka nowenna, pomysł na to, w jaki sposób przeprowadzić przez komunizm. Nie było wiadomo, czy przejdziemy w ogóle przez ten komunizm, ale w jaki sposób utrzymać to, co najważniejsze w polskiej duszy.
No to nie tyle komuniści, ale opatrzność Boża tak pokierowała drogami prymasa, że w tym internowaniu na jednym z jego etapów znalazł się w Prudniku Śląskim i tam mając za lekturę po raz kolejny, nie wiem który oczywiście, trylogię sienkiewiczowską, przecież uświadomił sobie, że o rzut kamieniem od tego Prudnika Śląskiego Jan Kazimierz wygnany z Rzeczpospolitej przez szwedzko-moskiewski potop znalazł tę duchową metodę na odnowienie Rzeczpospolitej, czyli śluby lwowskie, które tam właśnie na Śląsku Jan Kazimierz w roku 1655 w pewnym sensie wymyślił. I prymas wtedy właśnie, czyli dokładnie 300 lat później, postanowił sięgnąć do tej samej, jeżeli można tak powiedzieć, metody, to znaczy do takiego szturmu modlitewnego i zobowiązania z tym się łączącego, który obejmie dużą część narodu. Całego nie mógł objąć, ale objął jednak miliony takiej inicjatywy modlitewnej, takiej inicjatywy duchowej. Z ubolewaniem to stwierdzam. W ani jednym momencie III Rzeczpospolitej Episkopat Polski nie podjął. A może były powody. Może szkoda, że ta nowoczesność rozumiana jako odejście od takiej masowej pobożności, od skupienia milionów ludzi wokół abstrakcyjnego w XXI wieku, jakby się wydawało, pomysłu modlitwy czy za pośrednictwem Marii. Może taki pomysł byłby pomocny w naszych trudnych czasach. W każdym razie to wydaje mi się największym dziełem prymasa. Nie jego aresztowanie, nie jego uwięzienie, tylko to, co było odpowiedzią na to doświadczenie. Beatyfikacja dwóch osób jutro w Świątyni Opatrzności Bożej, wczoraj w Radwanowicach. Rozmawialiśmy z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim na temat Róży Czackiej, a dla pana profesora, przypomnę, profesor Andrzej Nowak u Salezjanów w naszym ogrodowym studiu jest gościem Wielkiej Wyprawy Radia Wnet, matka Róża Czacka. Co symbolizuje dla pana profesora? Sądzę, panu profesorowi, a nie dla pana profesora. Symbolizuje i chyba wyraża swoim życiem po prostu także tę samą siłę zawierzenia, która jest u prymasa. Straciwszy wzrok i jednocześnie poznawszy ten świat i ile można zobaczyć cudowności na tym świecie, bo przecież straciła go już jako młoda osoba, ale jednak na progu dorosłości. Nie poddała się rozpaczy, tylko postanowiła pomagać innym. No to wydaje mi się rzeczywiście wspaniały przykład do naśladowania, że każdy może pomagać drugiemu, nawet ten, który sam zdaje się wymagać najbardziej pomocy, jak ludzie niewidomi. Dzieło Lasek jest tego wspaniałym dowodem, dzieło Róży Czackiej. No ale także myślę, że to zanurzenie jej w historię Polski przez rodzinę Czackich, tak zasłużoną dla polskości, przypomnę Tadeusza Czackiego, przypomnę stryja Róży Czackiej, Włodzimierza, kardynała Włodzimierza Czackiego, niezwykle ważną i pozytywną dla Polski rolę odgrywającego w kurii papieskiej w okresie zaborów w czasie Kulturkampfu przeciwko Polsce prowadzonego i przeciwko katolicyzmowi. To także jest pewien kontekst, w którym przynajmniej ja postrzegam dzieło błogosławionej Róży. Profesor Andrzej Nowak jest gościem Wielkiej Wyprawy Radia Wnet. Jesteśmy w Krakowie. Jest sobota, piękna letnia pogoda, chociaż już na niektórych drzewach pojawiają się żółte liście. Proponuję, panie profesorze i państwu, żebyśmy posłuchali piosenki. Jest zespół krakowski Pod Budą, pewno pan profesor dobrze zna. Jest akceptacja dla... Posłuchajmy, jesteśmy w Krakowie. I nasze studio jest u Salezjanów przy ulicy Tynieckiej. Gościem Wielkiej Wyprawy jest profesor Andrzej Nowak. Panie profesorze, 11 września, 20. rocznica zamachu na World Trade Center. Gdybyśmy o tej porze, 20 lat temu, spotkali się tutaj w ogrodzie u Salezjanów, byśmy jeszcze żyli w innym świecie. A teraz po 20 latach od tego momentu, co pan myśli, co się przez te 20 lat zdarzyło?
Sądzę, że najłatwiej powiedzieć, że skończył się koniec historii. To, co ogłoszono 10 lat czy 11 lat przed zamachami na World Trade Center i co przybrało postać swoistej ideologii końca nie tylko historii, ale końca wszelkiej poważnej walki, walki na ideę, walki, w której liczą się różne motywowane tożsamości. To, co ogłosił Francis Fukuyama, amerykański politolog na przełomie lat 80. i 90., ta nadzieja, że wraz ze zwycięstwem cywilizacji stereo i wideo plus dobrobytu, jakie oferują rozprzestrzeniające swój zasięg supermarkety, że to załatwi niejako wszystkie problemy ludzkości, kiedy już sam Związek Sowiecki wydawało się, że się poddał. No to wszystko runęło w gruzy jako jeszcze jedna iluzja, bo wśród owych proroctw, które zostały ogłoszone wtedy przez Fukuyamę i przez wielu powtórzone, było i to, że religia traci swoje znaczenie, że właśnie te lokalne tożsamości, również motywowane czy to religią, czy cywilizacyjnymi różnicami, nie mają znaczeń. I właściwie zaczęła się ta prognoza kompromitować szybko już na początku lat 90., bo przecież interwencja w Iraku zatrzymała się na mocy rozsądnej decyzji prezydenta Busha starszego, nie próbując jeszcze dokonywać zmiany obyczajów i no, zupełnej jakby wprowadzać nowej cywilizacji na terenie, gdzie cywilizacje różne istnieją już od paru tysięcy lat. Niemniej te próby, to forsowanie, powiedziałbym, cywilizacji demokratycznej opartej na wzorach, które sprawdzają się być może w Kentucky, ale niekoniecznie sprawdzają się w Mosulu, czy w Pakistanie, czy w Afganistanie. Te próby były podejmowane przez następnych 10 lat. No i oczywiście reakcja w postaci terroryzmu islamskiego, Al-Kaida i jej najbardziej efektowny, straszny w skutkach, tragiczny fajerwerk, przepraszam za tą niezgrabną bardzo metaforę, za którą jest śmierć kilku tysięcy ludzi, oznaczał pewnego rodzaju przełom i wzmożenie tej nadziei, a może jednak uda się zreformować cały Bliski Wschód, w którym przecież zaczęła się historia. No to przecież jest kolebka cywilizacji, różnych cywilizacji. Że uda się zreformować według norm, które ustala najmłodsze właściwie państwo świata, czy jedno z najmłodszych, bo Stany Zjednoczone powstały przecież dopiero 200 kilkadziesiąt lat temu. Ta pycha, powiedziałbym, która stale towarzyszy ludzkim dziejom, że oto potrafimy zapanować nad nimi, narzucić im swój porządek, kontrolować bieg dziejów. Powracająca w różnych formach dzisiaj, o tym za chwilę możemy mówić, jak dzisiaj te pokusy się kształtują, ale niewątpliwie w tej formie załamała się w ciągu owych 20 lat po zamachu na World Trade Center, bo widać, że nie zwyciężyła ta ideologia końca historii, nie pokonała różnic cywilizacyjnych dzielących świat islamu od świata postchrześcijańskiego, bo tak chyba należy odczytywać tę ofertę przekształcenia wszystkiego na obraz i podobieństwo, powiedziałbym, wyobrażeń redaktorów New York Timesa czy redaktorów telewizji CNN. To się nie udało i no dzisiaj mamy akurat w roku 2021 taki najbardziej jaskrawy dowód tej klęski, tej porażki. To jest oczywiście Afganistan i triumf talibów, którzy tam swój porządek, odpowiadający widocznie dużej części mieszkańców, a może nawet większości mieszkańców Afganistanu, wprowadzają na miejsce tej zewnętrznej interwencji. I to jakby zamknęło ten 20-letni okres, o którym, czy można o którym powiedzieć, że to jest 20-letnia bitwa, która została przez cywilizację zachodnią przegrana. Cywilizacja zachodnia, moim zdaniem, toczy w tej chwili wojnę nie tyle zewnętrzną, ile wewnętrzną. Straszliwą, wyniszczającą tę cywilizację wojnę domową.
I to jest najważniejsze moim zdaniem w ostatnich kilkudziesięciu latach, a może nawet dłużej, ale w tych ostatnich kilkudziesięciu latach widać to wyraźnie. Jeżeli zwraca się ta cywilizacja przeciwko samej sobie, nie tylko przeciw chrześcijańskim swoim korzeniom, które są oczywiste w przypadku cywilizacji zachodniej, ale także przeciwko swoim rzymskim korzeniom, czy grecko-rzymskim, z których ten najważniejszy dotyczy, czy w każdym razie czerpie ożywcze soki z przekonania, że jest coś takiego jak prawda, do której można docierać. To zacieranie pojęcia prawdy, lekceważenie i to świadome, niszczenie nawet powiedziałbym, rozróżnienia dobra i zła. I ostatecznie ta jakaś samonienawiść, która prowadzi już do wezwań do zagłady ludzkości. No bo takie wezwania w tej chwili się pojawiają z ust profesorów, z ust aktywistów i aktywistek, którzy mówią, że człowiek jest największym szkodnikiem ludzkości i trzeba skończyć z tym złem. To jest właśnie kryzys cywilizacji, dużo ważniejszy od bojów w Kabulu. Ale jednocześnie te boje w Kabulu też były istotne, bo gdzieś za tym Afganistanem jest inna cywilizacja, która chciałaby zdominować, która by chciała odebrać Ameryce tą palmę bycia pierwszeństwa i bycia supermocarstwem. Chińska Republika Ludowa z jej nowoczesną technologią, którą pokazała w czasie pierwszego momentu pandemii koronawirusa, z tym totalną kontrolą społeczeństwa. To jest ta oferta XXI wieku, która przybliża się coraz bardziej do granic Polski. No, jednocześnie myślę, że warto uświadomić sobie, że pewna konwergencja, to jest paskudny termin ukuty 50 lat temu przez Zbigniewa Brzezińskiego o upodabnianiu się systemów, że pewna konwergencja miała miejsce między cywilizacjami. Przecież komunistyczna partia Chin jest komunistyczną partią i te idee czy koncepcje urządzenia życia przez komunistów narodziły się nie w Pekinie, tylko narodziły się w Trewirze i na terenie Niemiec. Stamtąd wyeksportowane zostały w postaci ideologii komunistycznej, która ma swój ciąg dalszy właśnie w tej autoagresji cywilizacji zachodniej. A więc może to jakiś wirus wprowadzony w naszą cywilizację atakuje nas także teraz od zewnątrz. I nie mam na myśli wirusa COVID, tylko mam na myśli wirus totalitarnej ideologii. Z jednej strony totalitarna ideologia, a z drugiej strony ta oferta ideologiczna, która jest i w Waszyngtonie, i w Brukseli. Panie profesorze, już możemy popatrzeć na rządy prezydenta Bidena, głównego lokatora Białego Domu, i Kamali Harris, czyli pani wiceprezydent. I co? No cóż, sądzę, że obserwujemy coś jakby kolejny odcinek znanego serialu o życiu za kulisami Waszyngtonu, w którym wystawiony na strzał jest prezydent Biden, kompromitujący się na każdym kroku i to w sposób rzeczywiście przygnębiający już nie tylko dla niego, dla urzędu prezydenta, ale dla Stanów Zjednoczonych. A zniknęła zupełnie z horyzontu pani wiceprezydent Kamala Harris ze swoją agendą, oczywiście ideologiczną, bardzo wyraźną, bardzo twardą. Agendą ideologiczną, przypomnę, która zapewniła jej 1% poparcia w prawyborach amerykańskich, bo to warto sobie uświadomić, bo za chwilę ta pani będzie rządziła Stanami Zjednoczonymi, mając do tego legitymację 1% poparcia wśród demokratów w momencie, kiedy startowała w prawyborach na stanowisko kandydatki do urzędu prezydenta. Ale świetnie to rozgrywa, prawda? I myślę, że niedługo będziemy mieli do czynienia pewnie z jeszcze bardziej otwartą agresją ideologiczną, której twarzą będzie już prezydent Kamala Harris. Naturalnie nic w przyrodzie nie dzieje się bez reakcji i widać już tę reakcję w postaci rosnącej popularności byłego prezydenta Trumpa i decyzji poszczególnych sądów stanowych, które no jakby walczą z tą ideologiczną
powiedziałbym, burzą rozpętaną przez wielbicieli Marksa postępu i emancypacji także za oceanem. Ale my mówiliśmy kiedyś z taką radością o pokoleniu świętego Jana Pawła II, ale teraz, kiedy patrzymy na młode pokolenie tych studentów pana profesora i być może jest to mylna ocena, ale wydaje się, że są dotknięci czy ukąszeni przez tą całą postnowoczesność, że oni by chcieli, żeby pani Kamala Harris była osobą, która rządzi światem i systemem już nie demokracji, ale systemem zachodnim. Ale to jest do pewnego stopnia nasza wina i mówię tu i o panu redaktorze i o sobie. To znaczy wina tego starszego pokolenia, które nie potrafiło skutecznie dotrzeć, zbudować dostatecznie dużych instytucji, które by pozwalały na to, dotrzeć do wyobraźni młodych. Marsz przez instytucje kultury, masowych mediów, który został zaplanowany strategicznie przez pewnego włoskiego komunistę lat temu, już prawie 100, został skutecznie wykonany. I to jest skutkiem, powiedziałbym, tej trwającej blisko wiek ofensywy ideologicznej, która zdominowała przecież wielkie media, zdominowała sposób edukacji, zdominowała kulturę masową i jej przekaz w hollywoodzkich filmach. No a dzisiaj dosięga granic szaleństwa, że przypomnę choćby te nowe reguły przyznawania Oscarów, gdzie jeżeli nie będzie odpowiedniej liczby, prawda, odmiennych rasowo osób, to nie można startować nawet w tej konkurencji rasowo czy w sensie mniejszości płciowych kolejnych. To szaleństwo promowane przez bardzo skuteczne ośrodki masowego przekazu nie spotkało się do tej pory ze skuteczną naszą kontrpropozycją, kontrofertą. Umiał znakomicie media wykorzystywać papież Jan Paweł II. Jego następcy w mniejszym stopniu zostali tym darem pobłogosławieni, ale wracając do naszych zadań, czy my odnieśliśmy tak duże sukcesy w budowaniu takiej, powiedziałbym, odpowiedzi, czy w prowadzeniu tej opowieści, która sięga do korzeni, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, czy jest coś oprócz Radia Wnet zbudowanego, silnego w Polsce? Nie, przegraliśmy. To pytanie zawieszamy i do oceny słuchaczy oddajemy. Natomiast została przegrana, nazwijmy to przez stronę tradycyjną, bitwa o słowo wolność, bo to słowo jest kluczem. Czy to pan profesor ma sztandar wolności, czy ci, którzy pracują w Brukseli nad nowymi agendami, mają słowo wolność na sztandarach? Kto je ma? I młodzi mówią, mają je tamci, a nie pan profesor. No, ja się nie nadaję do noszenia sztandaru. Nosiłem go lat temu 50 w poczcie sztandarowym szkoły podstawowej, ale to było dawno. Teraz myślę, że nie chodzi o to, kto niesie sztandar wolności, tylko chodzi o to, co wiąże się z tą wolnością, jakie idee się wiążą, czy jest to wolność częściej wyrażana innym słowem, emancypacja. Myślę, że ono dzisiaj bardziej trafia do przekonania. To hasło emancypacji wiąże się z wyzwoleniem od wszelkich tradycji, od tego, co mówili starsi, od przekazu poprzednich pokoleń. W tym już nie tylko religię właśnie wyrzucamy na śmietnik jako zagrożenie, nie tylko naród, ale ostatecznie nawet zdrowy rozsądek, bo on krępuje jakoś. To 2 + 2 = 4 też w jakiś sposób przeszkadza, uwiera. Trzeba się od tego wyemancypować, bo to przeszkadza naszej wolności. Tego rodzaju wolność oczywiście jest najbardziej destrukcyjną siłą w przyrodzie. Wolność związana z odpowiedzialnością, o której mówił Jan Paweł II. Odpowiedzialnością wobec rzeczywistości, wobec tych, którzy coś nam dali. A więc wdzięcznością wobec poprzednich pokoleń i wobec tych, którzy chcielibyśmy, żeby po nas przejęli ten świat. To bez tego wolność jest, jeszcze raz to powtórzę, siłą destrukcyjną. Wolnym człowiekiem tutaj w Krakowie jest na pewno Leszek Długosz, którego pan profesor i zna, i ceni, którego piosenki teraz posłuchamy.
I to radio robimy z wielką przyjemnością. Jest godzina 11.44. Jesteśmy w gościnie u Salezjanów przy Tynieckiej. Gościem Wielkiej Wyprawy i gościem Radia Wnet jest profesor Andrzej Nowak. Rozmawiamy o rozmaitych rzeczach, ale tezę jedną postawię, panie profesorze, że jest na świecie w tej chwili sojusz wielkiego, tego największego kapitału z przywódcami Chińskiej Republiki Ludowej. Czy taką tezę pan profesor umiałby obronić? Czy to jest teza, z którą pan czasami sobie myśli, że tak jest? Nie wiem oczywiście nic o żadnych bezpośrednich tajnych porozumieniach między Google, Amazon, Facebook i jeszcze jakimiś tam wielkimi firmami światowymi z centrum w Ameryce, ale a z drugiej strony Chinami, ale z drugiej strony całkowicie zgadzam się z tą tezą, że taki sojusz celów, które sprowadzają się do jednego, do zniewolenia człowieka, występuje, bo Komunistyczna Partia Chin wprost odwołuje się do ideałów komunizmu, Karola Marksa, kontroli nad społeczeństwem, która ma nas zaprowadzić do raju, oczywiście tego ziemskiego raju, jaki wyobrażał sobie Marks i jego następcy. Natomiast te gigantyczne korporacje, które próbują zaspokoić swoją nienasyconą pazerność przez przekształcenie człowieka wyłącznie w odbiorcę sygnałów reklamowych, sygnałów, które są przyjmowane najskuteczniej wtedy, kiedy człowiek nie posiada tożsamości. A kiedy człowiek nie posiada tożsamości, nie posiada również wyboru. Ten cały wybór, jaki zostaje mu przedstawiony, sprowadza się do tego, czy twoją tożsamością jest Coca-Cola, czy ten środek upiększający, który w danym momencie musisz koniecznie kupić. Ta praca niezwykle skuteczna, nie wiem, która z tych stron, powiedziałbym, wspólnie działających na rzecz zniewolenia człowieka jest bardziej efektywna, ale mam wrażenie, że ta bardzo skuteczna praca po stronie zachodniej, w skrócie, dzisiaj się nasila. Dzisiaj jest szczególnie widoczna, bo otwarcie mówi o tym, żeby zabrać wolność człowiekowi. No przecież fakt, że ludzie, którzy krytykują ten system, zostają pozbawieni głosu, tak jak prezydent Trump został pozbawiony głosu przez te największe korporacje, a cieszy się tym głosem, korzystając z owych korporacji, na przykład główny muła triumfujący w tej chwili w Kabulu, przedstawiciel talibów, to już wprost mówi o tym, że cel tych korporacji jest jeden: zabrać człowiekowi możliwość wyboru. Wybierasz tylko to, co my uznajemy za słuszne. Ten triumf politycznej poprawności podniesionej do rangi ideologii, niemniej brutalnej, powiedziałbym, w swoich efektach od ideologii komunistycznej w czystej postaci, niewątpliwie spotyka opór i powiedziałbym, że ten spisek przeciwko wolności, wynikający z pychy, jaką daje poczucie władzy, pieniędzy, władzy nad 1,4 miliona ludzi w Chinach, władzy nad jeszcze większą liczbą ludzi za pomocą wymienionych przeze mnie korporacji. Ta pycha, jak każda pycha w historii, upadnie, rozbije się, także nie jestem zdesperowany tą wizją spisku, nawet tak potężnych sił, bo nigdy żaden człowiek nie zatriumfował nad ludzkością, nad historią. Ten, abstrahując od groźby choroby czy koronawirusa, ale to był duży eksperyment w zarządzaniu człowiekiem, który okazał się skuteczny. Można rządzić milionami albo miliardami ludzi za pomocą aplikacji internetowej. To jest oczywiście zarządzanie strachem przede wszystkim, strachem i nadzieją, no bo zawsze tak się organizuje zbiorowość za pomocą tych dwóch elementów. Tutaj to dozowanie bodźców strachu i nadziei jest szczególnie otwarte, jasne, skupione na bardzo krótkim odcinku czasu, dlatego, no bo to jest raptem 1,5 roku czy 2 lata. Także można to obserwować, jeśli ktoś tylko chce mieć oczy otwarte, a nie zaciskać ich, można to obserwować jak na lekcji poglądowej, jak wygląda zniewalanie ludzkości. I tak może wyglądać nasza przyszłość, chyba że potoczy się to zupełnie inaczej i odzyskamy tą władzę nad pojęciem wolności czy tymi
kluczowymi pojęciami, którymi posługuje się człowiek, bo człowiek... Dobrze. Kończę to rozumowanie i wprost zadam panu profesorowi pytanie, jak pan ocenia rząd Mateusza Morawieckiego? Z jednej strony oczywiście i rząd, i samego premiera oceniam jak najlepiej, jako no niezwykle zatroskanego o, powiedziałbym, dobrobyt milionów Polaków, gospodarza naszej ojczyzny. Tak dobrego gospodarza chyba nie mieliśmy od dawna, zwłaszcza jeżeli porównamy to z rządami Platformy Obywatelskiej, która oficjalnie głosiła, że nie interesuje ją ta rola gospodarza, że to każdy sobie powinien rzepkę skrobać, a rząd jest tylko od tego, żeby zapewnić swoim krewnym i znajomym no jakieś szczególnie intratne pozycje. Z drugiej strony jednakże zastanawiam się, jak pewnie bardzo wiele osób w Polsce, czy ta przedstawiana przez premiera Morawieckiego teza, że wszystko będzie dobrze, w skrócie można byłoby tak to powiedzieć, w stosunkach z tym ideologicznym walcem, który kierowany jest na naszym kontynencie z Brukseli i Strasburga. Nie wiem, czy ta urzędowa, optymistyczna wiara nie w pewnym sensie znieczula nas na skalę zagrożenia, z którym musimy się zmierzyć, i to już chyba dzisiaj widać wyraźniej. Ja bym bardzo chciał, żeby wszystko było dobrze, ale chyba tak nie jest. Widzimy to w tej chwili. Przypominaliśmy słowa księdza kardynała Wyszyńskiego, non possumus, czy w tej naszej relacji z Brukseli nie zabrakło panu premierowi Morawieckiemu właśnie tego słowa? Czy nie poszliśmy na zbyt daleko idący kompromis, zarówno jeśli chodzi o reformę energetyki, jak i sprawy tutaj ideologiczne, być może za chwilę ruszą w kierunku Polski, bo już słyszymy, co mówi Komisja Europejska, słyszymy, co mówi TSUE, i za chwilę, po to, żeby dostać te pieniądze, które i tak są częściowo naszymi pieniędzmi, będziemy musieli się na to wszystko zgodzić. Myślę, że bardzo łatwo wejść w rolę takiego mądrali, który wie lepiej i oczywiście rozwiązałby te problemy doskonale, nie to, co ci głupcy z rządu, ale nie zapominajmy o niesłychanie trudnym kontekście, w którym takie decyzje się podejmuje. Mamy dalej za sąsiada Rosję, która w tej chwili prowadzi rzeczywiście wyjątkowo duże manewry, w których razem z Armią Białoruską i paroma innymi kontyngentami armii z Eurazji ćwiczy atak na Republikę Polar, czyli ten kryptonim nie wymaga chyba nawet tłumaczenia. Rzeczywiście mamy także do czynienia z sąsiedztwem z zachodniej strony, niełatwym, które oczywiście nie grozi nam żadną wojną, nie grozi nam żadną agresją militarną, ale grozi po prostu usunięciem tego rządu, który po raz pierwszy przeciwstawił się uprzedmiotowieniu Polski jako części Mitteleuropy. Bo to była, powiedziałbym, i to pozostaje niewątpliwie, agenda berlińska w ramach Unii Europejskiej. Przekształcić to, co jest na wschód Berlina, w taki rezerwuar, można tak powiedzieć, odbiorców niemieckich towarów i strefę buforową, która się przydaje Niemcom w rozmowach z prawdziwym sąsiadem, jak to podkreśla zawsze kanclerz Merkel, którym jest dopiero Moskwa dla Niemiec. Co zresztą jest zabawne, bo jak wiadomo, Niemcy nie graniczą z Rosją w odróżnieniu od Polski. No ale to są właśnie konteksty, w których trzeba rozmawiać w Brukseli, żeby Unia Europejska nie przekształciła się w eurokołchoz, żeby Polska jednocześnie mogła rozwijać się gospodarczo. Myślę, że jeśli miałbym wrócić do tej roli mądrali, to jednego bym tylko życzył naszym władzom, żeby z większą dozą pewności własnych racji starały się szukać sojuszników do zmiany Unii Europejskiej. Nie przeciwko Unii Europejskiej, ale szukać tych, którzy chcą bronić zdrowego rozsądku przeciw ideologicznemu szaleństwu emanującemu ze Strasburga czy z Brukseli. Stanąć na czele tych zmian. Dlaczego tylko premier Orban występuje w tej roli? Polska jest za słaba do tego, żeby mu pomóc, bo wydaje się, że w sferze ideowej jedynym oponentem tego szaleństwa jest właśnie premier Orban.
Trochę to wstyd, wydaje mi się, dla Polski. Taka była piosenka w czasie festiwalu zakazanej piosenki w Gdańsku Oliwie w 1981 roku. Tadeusz z Zosią do lasu pomyka, wzięli dwa piwa i trochę wałówki, patrzą, a tutaj na skraju kocyka czerwone stoją mrówki i refren: wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą, nie wejdą, wejdą. Teraz jeszcze tego pytania nie ma, wejdą, nie wejdą, ale już wojska rosyjskie są na Białorusi, już właściwie Białoruś stała się częścią Rosji. Wygląda na to, że ta myśl i to marzenie Białorusinów o niezależnym państwie skończyła się tak nagle, jak się rozpoczęła. Piosenka, którą pan przywołał, uświadomiła mi, że w pewnym sensie szczególnie ważną częścią dziedzictwa Solidarności było przesłanie do narodów, czy do robotników, ale szerzej do narodów Europy Wschodniej. Myślę, że dzisiaj, jakoś puentując poprzednią moją wypowiedź, potrzebne jest przesłanie z Polski do narodów Europy Zachodniej. A co do Białorusi, to jest rzeczywiście tragedia w tej chwili się rozgrywająca na naszych oczach, tej straszliwej luki w dziedzictwie Rzeczpospolitej. Przypomnę, 3 maja obchodziliśmy tę rocznicę 230. uchwalenia Konstytucji z udziałem prezydentów Ukrainy, Litwy, Łotwy, Polski oczywiście, i brakowało bardzo Białorusi. Ja wierzę, że ta tragedia nie jest końcem historii, że Białoruś wróci do wspólnoty Rzeczpospolitej. Wprawdzie zaprosiłem do naszego studia ojca Romana Sikonia. Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest tak, że pomyślałem sobie, że podziękuję za gościnę, ale przecież to nie pora, bo my mamy następną audycję, stąd podsumowanie pierwszego tygodnia Wielkiej Wyprawy, więc czas na podziękowania jeszcze będzie. Dobrze, zawsze jest czas na podziękowania. Czy jakieś krótkie pytanie do pana profesora ojciec ma? Na pewno się znajdzie, bo pan profesor tak się dobrze składa. No, jest takim profesorem, na którego ja czekałem całe życie jako człowiek, który od dziecka interesuje się historią, i na taki wykład historii Polski czekałem. I to pytanie moje jest takie: jak pan profesor widzi kontynuację tych węzłów właśnie polskiej pamięci, o których pan profesor mówi, dzisiaj wśród współczesnej naszej młodzieży? Akurat w tej chwili kończę pracować nad 5. tomem, gdzie dostrzegam początek fatalnej części naszej tradycji, i ten węzeł pamięci też musimy zachować. To jest tworzenie się antysystemowej opozycji, która w imię własnych interesów jest gotowa pogrzebać Rzeczpospolitą. Mam na myśli przełom XVI i XVII wieku. Wtedy się już to zaczyna i trwa do dzisiaj. I myślę, że trzeba docierać nie tylko z tą dumną lekcją historii o wspaniałych przewagach polskiego oręża, a przede wszystkim polskiego ducha, polskiej kultury, żeby jacyś niemądrzy aktorzy dzisiaj nie mówili, że już dość tych Mickiewiczów. Przypomnę taką niedawno wypowiedź pewnego lubiącego się bardzo wypowiadać na tematy publiczne i historyczne, a nie mającego o nich pojęcia aktora. Więc oprócz tego przekazu, który przywołuje to, co największe w naszej historii, powinniśmy także pewną lekcję przestrogi przed naszymi błędami, przed ich powtarzaniem powinniśmy przypominać. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazł pan w ten piękny letni dzień, w piękną letnią sobotę 11 września 2021 roku czas dla Radia Wnet w czasie naszej wielkiej wyprawy. To ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, zawsze z przyjemnością.